Nie najgorzej. Co w tym przemyśle się dzieje? Piecze trochę, ale w porównaniu z tym, co było wczoraj, no to jest poprawa. Przestraszył się pan bardzo, bo nie spodziewał się pan, że w wodzie, która powinna być zdrowa i nieść ukojenie, znajdzie pan takie dolegliwości. No, chyba nikt by się nie spodziewał czegoś podobnego, także pan, nie spodziewałem. Jak pan zaczął pić, co się działo? No, generalnie już wkładłem się do spania i można powiedzieć, że już właściwie to już przysypiałem. No i miałem tam dwie butelki, które wyciągnąłem właśnie z tej ferany z rzeki. No i jedną odkręciłem, przechyliłem i wypiłem łyk. No i kiedy przełykałem, no miałem już drugi, no wiadomo, człowiek pije, no to nie spodziewa się, że z tym może być coś innego. W tym razie wszystko wyglądało, że to jest woda. No i ten drugi, tak powiem, już wyplułem, wykrztusiłem, można powiedzieć. Także tak mniej więcej to było. Też byłem w takim szoku, że no po prostu, że coś mi tam takiego przelatuje przez gardło. Z piekło, tak? No piekło, potwornie. Porządkowo, także no kurczę. O, byłem przestraszony, nie powiem. Nie będę tu strugał bohatera. Także. Przyjechał pan do szpitala od razu? Jak to jest? Początkowo ubiegłem do góry do łazienki i przemywałem usta i gardło, pukałem wodą, nawet tak za bardzo nie pomagało na początku. Nie wiem, ile to trwało. W każdym razie tam połączone to było z tym krztuszeniem się i spaleniem. No i później z biegiem na dół, no to się robi co roczy, co się dzieje. No i stwierdzili, że trzeba na pogotowe zadzwonić. A tutaj jest to blisko mam też, także w miarę szybko zareagowali. No tam po 10 czy 15 minutach. Co lekarze mówią? No właściwie to jeszcze nic, wczoraj miałem tylko byłem badanych i dzisiaj byłem laryngologiem. Przełyk jest poparzony. No to trochę poparzony podobno, tak. Bardzo dziękujemy, życzę powrotu do zdrowia. A oczywiście o tej sytuacji szpital od razu zawiadomił policję. Policja.